Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Forza Horizon 4. Witam was na największym kanale growym o grach wyścigowych w Polsce. Dzisiaj kontynuujemy naszą serię od zera do driftera. Będziemy jeździć sobie w Mustangu, raczej zaraz driftować, mam nadzieję. Dzisiaj podniosłem poprzeczkę trochę wyżej, bo tak jak wcześniej miałem ustawioną kierownicę na kącie skrętu 600 stopni, tak teraz... Tak teraz mam ustawione... kątów 900, także będziemy driftować tak jak na driftera przystało. I żeby się w to mniej więcej wczuć, pojedziemy sobie na jakiś taki placyk, gdzie możemy w miarę podriftować. Widzicie, teraz używam tutaj międzygazu. Jest taka technika używania międzygazu, właśnie jeśli chcemy troszeczkę w samochodzie sprzęgło oszczędzać. Wtedy się dociska sprzęgło do końca, ale zostawia się samochód delikatnie na obrotach, tak? Może nie... Właśnie to się przydaje przy zrzucaniu biegu. Na przykład teraz mamy czwórkę, zjeżdżamy sobie obrotami, powiedzmy tak, do 5000 obrotów, coś takiego. No i żeby samochód wszedł idealnie, żeby bieg idealnie wszedł, czasami może tak nawet bez sprzęgła wrzucić bieg, nie? Ale żeby idealnie wszedł na te obroty, bez praktycznie niszczenia sprzęgła, to zostawiamy trochę gazu, wrzucamy sprzęgło i trójka. I mamy w ten sposób 6000 obrotów. Dzięki temu udało mi się wrzucić prawie że idealnie bieg. W moim samochodzie, to oczywiście tam nie mamy sportowego sprzęgła, tak jak tutaj w Fordzie Horizon w Mustangu, tak? ale w moim samochodzie kiedyś udało mi się nawet wbić bieg bez sprzęgła. Jakoś tak udało mi się wejść w obroty i strzelić, że bez żadnego zgrzytu ładnie bieg wszedł i nie nacisnąłem sprzęgła. Także można faktycznie te obroty wyczuć jakoś tak, żeby to było perfekcyjnie, nie? No, także do tego używa się międzygazu, ale zaraz mam sekret, do driftu to się nie bardzo przydaje. Trochę się przyzwyczajam do tej kierownicy dużej, bo ona ma większą obręcz, tak, niż ta moja poprzednia. Na tej mojej poprzedniej już coś tam fajnie mi wychodziło, to driftowanie, a tu nagle podnoszę znowu poprzeczkę wyżej i już mam tą kierownicę, nie? Na której de facto właśnie lepiej się jeździ. Tak, bo teraz jak ja się przesiadam do mojego prywatnego, rzeczywistego samochodu, to mamy praktycznie takiej samej wielkości kierownicę, jak teraz tutaj w moim kokpicie. Ta kierownica ma jakieś 35 cm średnicy. Także jest to mniej więcej zbliżone. Jest taka akcja, że jak wsiadam do samochodu, to jak się przesiadam z tego stanowiska i wsiadam do mojego samochodu, to nie czuję jakiejś wielkiej różnicy, wiecie, jeśli chodzi o wielkość kierownicy. Nawet nie wiem, czy jest jakakolwiek, szczerze mówiąc, tak? I jest taka sytuacja, była taka sytuacja, gdy miałem ustawiony kąt 600 stopni skrętu na kierownicy, że nie za bardzo... Ojej. Że jakby wydawało mi się, że za szybko reaguje na ten skręt. Innymi słowy, jakoś tak za mocny był ten mój skręt, wiecie? I dlatego postanowiłem sobie wrócić do 900 stopni, bo wydaje mi się, że mimo, że tutaj muszę się i tak więcej nakręcić, to powinno być dla mnie to wygodniejsze teraz. W ogóle gdzie mam dojechać na to lotnisko? Ciekawe, ile dzisiaj pachołków rozwalę. Ja tutaj dość często sobie też przyjeżdżam trenować. No zobaczymy, jak mi dzisiaj pójdzie. Ja sobie lubię trenować na tej kamerze zewnętrznej. Muszę się trochę tutaj wczuć. Zdecydowanie płynniej się teraz steruję tym samochodem na tym kącie. Widzicie, że mogę teraz łatwiej robić takie bączki. Nie wiem, czy oglądaliście te całe odcinki od zera do driftera, ale jak miałem kąt 600 stopni i mocno obróciłem kierownicą, ten samochód nieraz się po prostu zbyt gwałtownie zachowywał, tak? Co mi nie do końca pasowało. Spróbujmy sobie tu machnąć.
nawet bez ręcznego. Ten Mustang jest tak zrobiony, że starczy po prostu trochę więcej gazu dodać. Moment, 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 bo nie mogę się tu wstrzelić. Wow, bardzo lubię sobie tu driftować, jest spory placyk, mamy wokół czego sobie latać. Ajajaj, przesterowałem. Bardzo podoba mi się ten Mustang do driftu właśnie, bo... Aja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 j
czyli miejsce, gdzie możemy się utrzymać w drifcie na dość długo. Ajajaj. Jest trochę tego kręcenia w kółko. Ale chcę zrobić takie idealne kółeczko tym Mustangiem. Oj, trochę za mocno poszalałem tutaj. Spróbujmy jedynką. Myślę, że to będzie trochę za duży łuk jak na jedynkę. Będziemy musieli prawie, że na maksymalnych obrotach go trzymać. Chociaż nie, jest dobrze, płynniej. Tutaj jedyneczko. Wow. Jedyneczko, idzie super. Deszcz zaczął padać. Cholera. I już raczej nie będę się chciał przesiąść z powrotem na 600 stopni. Może na jakieś tam wyścigi, powiedzmy shooterowe, jakieś offroadowe, to wtedy tak, bo tam można kierownicę przez okno wyrzucić. Nie wiadomo co z samochodem zrobić. Ale do driftu 900 stopni jest spoko. Wszystkim do kontrowania można sobie porobić tutaj. Chociaż ja osobiście lubię driftować wokół czegoś. Tutaj możemy spróbować na przykład wokół lampy. Będzie bardzo mały taki wąski. Bardzo małe takie wąskie driftowanie. Trzeba przechodzić chyba z większego kółka na mniejsze. Natomiast zliftować wokół lampy to wziął i skosił. Jezu. O, już prawie. Prawie to miałem. Prawie mam ten kąt odpowiedni. Jajajajaj, za mocno. W drugą stronę, żeby odkręcić trochę głowę. Jak się dłużej driftuje, w ogóle kręci wokół jakiegoś obiektu, może się w głowie trochę zakręcić. I tak dla kontrastu może weźmy sobie kamerę z maski. Tutaj trochę słabo jest, bo jak mamy tą kamerę z maski, to się kamera tak dziwnie trzęsie. Mnie to troszeczkę dekoncentruje, nie wiem jak w waszym przypadku. Jeśli chodzi o driftowanie, to też sobie lubię widzieć jak mam koła skręcone, powiedzmy fizycznie w samochodzie, nie?
mocno. Dobra, zawracamy. No, to mi się nawet podobało. Nie mam pojęcia, jak to wyglądało z zewnątrz, dlatego wolę właśnie mieć tą kamerę z zewnątrz, żeby widzieć, jak samochód jest ustawiony, nie? Żeby mieć frajdę chociaż z tego, jak się samochód kontroluje. I to jest jedno miejsce, a drugie miejsce jest kawałek tutaj dalej, przy kontenerach. Tam można sobie zrobić też taką trasę transferów, gdzie przechodzimy z jednego driftu na drugi. Jedźmy sobie tam kawałek. Powoli. I tak, tutaj ogólnie wszędzie jest szutr, więc no tak na nim to nie bardzo podliftujemy, ale tu jest taka, powiedzmy, powierzchnia czy nawierzchnia betonowa bardziej i tu już pobawić się można. Także w Fordzie Horizon 4 mamy sporo więcej takich miejsc, gdzie można polatać w porównaniu do trójki. W trójce to mieliśmy jedynie te strefy driftowe i tyle, nie? A tutaj mamy troszeczkę więcej tego. Jeśli chodzi o takie szybsze kontrowanie, gdy ma się ustawiony ten kąt 900 stopni, no to jest wiadomo ciężej, bo trudniej jest obrócić kierownicę o jakiś tam, powiedzmy, stopień większy, nie? Niż w przypadku kątu 600 stopni. Wow. Ajajaj. Robiłem dwójkę bez sprzęgła. To jest coś, co wam mówiłem na poprzednim odcinku, że ta gra wybacza błędy, nie? Patrz, patrz, patrz! Och, prawie się udało wejść tak, że kiss the container by było. Ajajaj. Tutaj też można sobie takie fasolki robić. Oj, za mocno. I znowu przesterowany, kurde. Ale lubię tu driftować. Nawet bardzo. Kurde. Jest troszeczkę trudniej, zwłaszcza reakcja na jakiś tam konkretną akcję samochodu jest trudniejsza, gdy mamy ustawiony ten większy kąt. No bo wiadomo, musimy się więcej nakręcić, żeby coś się ciekawszego stało. Właśnie miałem taki bardzo miłą sytuację, miałem, gdy się przerzuciłem na kąt 600 stopni. To było właśnie to, że samochód mogłem w ogóle wykontrować, tak? Ale warto sobie właśnie zmniejszyć ten kąt skrętu, dlatego że na początku, tak? Dlatego, żeby się nauczyć mniej więcej, jak sterowanie kierownicą wygląda, jak, z czym to się je, a później sobie zwiększać stopniowo ten kąt skrętu, nie, na kierownicy. Shit. Wymagałem się, porównałem. No, trochę zmęczenie materiału, ale strasznie lubię driftować, też sobie trochę ćwiczę, no dosyć sporo ćwiczę poza odcinkami, jak mam tą wolną chwilę, sobie właśnie jeżdżę. No, i tak to wygląda na obecną chwilę. Bardzo wam dziękuję, że byliście na odcinku, zapraszam was na kolejne i piszcie w komentarzach, jak mi idzie to driftowanie, czy jest poprawa, czy nie. No, moim zdaniem jest przede wszystkim więcej kontroli nad tym samochodem teraz, niż to było wcześniej, nie? Wcześniej to nie wiedziałem, co do czego. No ale to normalne, jak się coś zaczyna, to przeważnie tak to wygląda. Dzisiaj na szczęście samochód chyba nie jest za bardzo uszkodzony, chociaż tam parę takich zderzeń niegroźnych było. No dzisiaj kończymy sobie odcinek z takim ładnym, zadbanym Mustangiem. Trzymajcie się, hejka!